Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Rozmowy z widokiem na powiat. Starosta Kołobrzeski, dzisiaj z nami Tomasz Tamborski. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam państwa, dzień dobry. I Kamila Para-Miżyńska. Panie starosto, dzisiaj na początek strzelnica w Gościnie powstaje, to wiemy, ale będzie też kolejna, taka wirtualna. Proszę nam zdradzić szczegóły. No właśnie, bo za chwilę możemy się nawet pogubić w ilości tych strzelnic, więc już spieszę z wyjaśnieniami. Zakontrolowaliśmy budowę normalnej strzelnicy na broń ostrą, 50-metrowej i realizacja w chwili obecnej się toczy. Planowany termin zakończenia jest to 15 września tego roku. Wizytowałem w ostatnim okresie plac budowy. Nie widzę tam żadnych przeszkód, aby w tym terminie tę budowę zakończyć. Natomiast również złożyliśmy wniosek dotyczący strzelnicy takiej wirtualnej. Ona będzie w pomieszczeniu w jednym z klas. Troszeczkę będzie to przypominało taką dużą grę komputerową, tak mówiąc najbardziej ogólnie. Będą tam wykorzystywane broń, która będzie strzelała promieniem laserowym. Będą duże wizualizacje dynamiczne, no i generalnie rzeczywiście będzie można te zdolności, powiedzmy, w takim suchym strzelaniu również podnieść. Koszt projektu to blisko 180 tysięcy złotych. My dokładamy do tego projektu niecałe 50. Pozostała kwota 130 tysięcy. Jest to dofinansowanie zewnętrzne. No i wprowadzamy jakby kolejny argument do tego, aby osoby, które w przyszłości chcą związać swoją przyszłość z mundurem, czy to mundurem wojskowym, policyjnym, straży granicznej, czy też innych tego typu jednostek, tą przyszłość wiązały tutaj z rozpoczęciem nauki w Zespole Szkół w Gościnie. No cały czas się toczy, jak Państwo wiedzą, walka, cały czas szkoły ze sobą konkurują. Tego typu placówek o charakterze militarnym w Polsce jest sporo, no a chcemy, aby nasza była taką placówką wiodącą, no i poprzez właśnie budowę strzelnicy tej na broń ostrą i tej strzelnicy wirtualnej, myślimy, że tą atrakcyjność naszej szkoły będziemy w dalszym ciągu podnosić po to, aby tych osób z zewnątrz naszego powiatu coraz więcej tej szkoły przyjeżdżało. Taka trochę gra komputerowa duża, jak on powiedział, jeżeli chodzi o... No, takie wejdzie się do klasy i taki, powiedzmy, symulator, wręcz powiem w ten sposób, będzie się mogło poczuć jak na prawdziwym polu walki, na prawdziwym gdzieś tam w terenie. No to jest rzeczywiście rzecz, która będzie tutaj pokazywana jako przykład, że można to strzelectwo uprawiać i w ten sposób prawdziwy, z broni ostrej i w ten sposób, powiedzmy, wirtualny, ale głęboko wierzę, że to w znacznym stopniu podniesie atrakcyjność tejże szkoły. No to teraz już strzelać nie będziemy ani wirtualnie, ani w rzeczywistości na strzelnicy, bo teraz przeniesiemy się do Kołobrzegu, do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam w poradni trwa już remont. Panie rektorze, staramy się na bieżąco reagować na potrzeby. Jest to jedna z ważniejszych placówek tutaj tego typu na terenie naszego powiatu, dla której organem prowadzącym jest powiat. No to tam właśnie przychodzą dzieci, które potrzebują pomocy, tego wsparcia i tego wsparcia im udzielamy. W tym przypadku chcieliśmy również pomyśleć o pracownikach tam zatrudnionych, dlatego też remontujemy zaplecze socjalne po to, żeby ci pracownicy mogli generalnie w dobrych warunkach funkcjonować, a ten remont również przewiduje możliwość pobudowania tam archiwum. Proszę pamiętać, że poradnia przechowuje dane wrażliwe. Są to dane dzieci, dane rodziców, dane wad, które te dzieci czasami posiadają, z jakimi problemami przychodzą. No i bardzo chcemy, aby te dane były przechowane w sposób bardzo bezpieczny, dlatego też nowe archiwum tam również powstanie. No i już myślimy o kolejnych inwestycjach. Wspominałem już kiedyś o nowym urządzeniu za kilkaset tysięcy złotych. Cały czas tutaj z panią skarbnik rozmawiamy, jak te środki pozyskać. Wtedy, tak jak powiedziałem, bylibyśmy prawdopodobnie pierwszą placówką w Polsce i chyba trzecią albo czwartą w Europie, która by tego typu urządzenie posiadało. Mam nadzieję, że jakieś oszczędności, bo zawsze po półroczu są robione pewne analizy, wiemy, ile mamy w stanie zaoszczędzić, być może pojawią się dodatkowe dochody. Wtedy będziemy mogli podjąć decyzję o jego zakupie i oczywiście zaprosić Państwa na pierwszy pokaz, na pierwszą prezentację. Panie starosto, teraz tak sobie przypominam, że jeżeli chodzi o poradnię psychologiczno-pedagogiczną, to pamiętam, że były takie chyba jakiś czas temu dyskusje na to, że należałoby więcej miejsca tej poradni zapewnić. Wtedy mówiło się o tym obiekcie, który po internacie chyba został tutaj tuż obok. Czy coś w tym kierunku się dzieje? Pani rektor, my cały czas jakby mamy pewien zapas. Proszę pamiętać, że internat został wygaszony. Tam już nie ma w tym momencie
uczniów, którzy z tego internatu korzystają. Mamy tam kilka pokoi, które szkoła sprzedaje, powiedzmy, jako pokoje gościnne, pokoje hotelowe, no z tego tytułu też mamy przychody. I w dalszym ciągu dysponujemy dużymi możliwościami dotyczącymi powiększenia. Natomiast jakby no, też trzeba pamiętać o możliwości, po pierwsze, pozyskania odpowiednich pracowników posiadających stosowne kwalifikacje, a nie jest to, jak proszę pamiętać, to są wyjątkowi specjaliści dosyć łatwe na rynku, gdzie stałych mieszkańców w Kołobrzegu mamy ponad 40 tysięcy, więc stosunkowo niewielkie mamy tutaj szanse. No i jeżeli tylko będzie sytuacja tego typu, że pojawią się nowe urządzenie, te wcześniej przeze mnie wspomniane, to jeszcze taką rezerwę kubaturową, tak to umownie nazwę, posiadamy i będziemy mogli rezygnować z funkcji typowo, powiedzmy, hotelowych, pokoi gościnnych, po to, aby powiększać funkcję poradni, bo w mojej opinii to jest ważniejsze. Jeżeli tylko pojawi się jakaś, powiedzmy, potrzeba, jeszcze w dalszym ciągu dysponujemy tam możliwością powiększenia powierzchni, na której będzie ta poradnia funkcjonowała, ale też jakby ona już zupełnie inaczej wygląda, tak, mamy przecież dobrą punkt przyjęć, mamy dodatkowe pomieszczenia, zlikwidowaliśmy tam również częściowo kuchnię, przyjmujemy już na parterze, to też ma znaczenie dla osób, które posiadają również dysfunkcje ruchowe, więc ta poradnia, myślę, że z roku na rok wygląda coraz lepiej. No i też proszę pamiętać, podpisaliśmy umowę i w tym roku jeszcze chcemy odebrać nowe pomieszczenia dla tego pogotowia psychologicznego, psychiatrycznego, tak, tego, który będzie na ulicy Gierczak. No to jest jakby kolejny element dotyczący pomocy osobom, które... Gierczak czy Grodgera? Jak powiedziałem, przepraszam? Gierczak. Przepraszam najmocniej, Grodgera oczywiście, czyli w zespole szkół policjalnych umownie medyk, bo to tak chyba najbardziej jest rozpoznawalne. Tam też przecież te pomieszczenia zostały już ten kontrakt podpisany i spodziewamy się w ciągu najbliższych kilku miesięcy ich oddania do użytkowania po to, żeby ta funkcja mogła być już tam w pełni realizowana. Panie starosto, to teraz jeszcze chciałam zapytać o harcerzy, bo jak myślimy o harcerzach, to kojarzą nam się zazwyczaj młode osoby. Tutaj w Kołobrzegu często przypominamy sobie czas przed Bożym Narodzeniem i to światełko pokoju, które zawsze harcerze przekazują mieszkańcom. Ale pan miał okazję uczestniczyć w takim ważnym wydarzeniu u takich starszych nieco harcerzy. Seniorów, no tak jak tutaj powiedziano, no harcerzem się zostaje raz, składa się przysięgę harcerską i zostaje się im do końca życia. To nie jest tak, że harcerzem się jest okresowo. Te osoby, nasi seniorzy, w ilości, jak dobrze pamiętam, 15 osób, świetnie funkcjonują, spotykają się, poszerzają swoją wiedzę, są pewni werwy, pewne energii, masę sił witalnych. Tutaj wiek naprawdę nie ma żadnego znaczenia. No i w tym tygodniu obchodziliśmy 15-lecie funkcjonowania tego związku może nie jako harcerza, tylko właśnie tego ogniwa, może w ten to sposób nazwę seniorów kołobrzeskich. No w takiej sytuacji trzeba po prostu pójść, odwiedzić, złożyć życzenia. Seniorom wszystkim przekazaliśmy kronikę Hieronima Kroczyńskiego dla każdej z tych osób, no, którzy również przecież bardzo często wyjeżdżają na różne zloty, spotkania, są wyposażeni w specjalne ubiory, tutaj z logo powiatu kołobrzeskiego. No i w tym momencie, jeżeli przeczytają tą książkę, to tą wiedzę na zakresie Kołobrzegu sobie powiększą i będą tą wiedzą chcieli się pewnie dzielić na różnych zjazdach, nie tylko tutaj krajowych, ale wiem, że również są pomysły na wyjazdy również i zagraniczne. Panie starosto, to teraz przeniesiemy się do Ustronia Morskiego, bo w Ustroniu Morskim została otwarta nowa siedziba Stowarzyszenia Seniorów Róża Wiatrów, no i między innymi pan uczestniczył w tym wydarzeniu. No, cały czas jesteśmy w kręgu seniorów, proszę zwrócić uwagę. Dane statystyczne mówią, że przecież okres naszego życia się wydłużył, stan zdrowia się polepszył, to już jest kilka lat dłużej żyjemy statystycznie. Grupa seniorów w polskiej populacji jest coraz większa, niebawem sięgnie wysokości około 10-11 milionów osób, czyli bardzo, bardzo dużo. No i generalnie proszę pamiętać, że jeszcze kilkanaście lat temu no najczęściej senior kojarzył się z babcią, dziadkiem, która co najwyżej opiekowała się wnukami. Dzisiaj są to bardzo aktywne grupy posiadające własne kluby i taki właśnie klub mieliśmy okazję otworzyć w Ustroniu Morskim. Klub sfinansowany z funduszy Urzędu Wojewódzkiego, z pewnym wkładem tutaj gminy. O tyle fajnie, że klub posiada nie tylko takie miejsce do spotkań, jakąś kuchnię, również taką małą salkę fitness, gdzie te osoby ćwiczą, są różne urządzenia wspomagające, mała taka jakby też siłownia, no naprawdę robi to świetne wrażenie. Wykorzystano pomieszczenia, które do tej pory już były niepotrzebne w gminie do realizacji ich celów, no i właśnie to zostało otworzone tutaj przez panią
wójt, a ja miałem okazję w tym spotkaniu uczestniczyć, gratulując również tego pomysłu, bo widać tam taką energię, werwę. Proszę Państwa, to co ja tam zobaczyłem, to długo jeszcze będę wspominał. No właśnie, bo tak się wydaje, że jak seniorzy, no to już w domu, kapcie, a to niekoniecznie, bo to teraz jest ten czas, że można go wykorzystać bardzo aktywnie. I są tam właśnie możliwości. Tam są, proszę Państwa, takie zajęcia fitness prowadzone, że myślę, że wiele osób znacznie młodszych mogłoby tej sprawności fizycznej pozazdrościć. No to jak sprawność fizyczna, no to nowy Orlik, a właściwie remont Orlika i także Ustronie Morskie. No i tutaj tak rozmawiałem z panią wójt, że zaczyna powoli doprowadzić do takiej sytuacji, że być może inni wójtowie będą patrzyli na gminę Ustronie Morskie z jakąś sytuacją pozazdroszczenia. Tydzień po tygodniu coś pani wójt otwiera, nie chcę myśleć, co będzie dalej, jak to takie tempo się utrzyma, to będę właściwie musiał każdy dzień w tygodniu, jeden dzień w tygodniu spędzać w Ustronie Morskim, otwierając kolejne elementy, a tutaj wspomniana przez pani remont Orlika po 12 latach jego eksploatacji, no wymagało on wymiany nawierzchni, nowego sprzętu i tak dalej, i tak dalej. No i to też kolejna tutaj zasługa pani wójt, więc Orlik zlokalizowany w bardzo dobrym miejscu, dzielący jakby szkołę od przedszkola, więc będą mogły z niego korzystać i uczniowie szkoły podstawowej i obok znajdującego się przedszkola. Nie pamiętam kwoty, ale tutaj też pozyskane środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację bazy sportowej. No i od tego momentu jest już właściwie nowy, stary Orlik w Ustroniu Morskim. A te Orliki tak naprawdę, tutaj trzeba przyznać, że one cieszą się dużym zainteresowaniem. Piłka nożna, zapomnijmy o ostatnim wyniku, miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej na Mistrzostwach Europy, ale piłka nożna w naszym kraju ma się dobrze i dzieci i młodzież, które najczęściej, chociaż nie tylko na Orlikach można spotkać, to właśnie w piłkę nożną bardzo często grają, lubią to robić, więc te Orliki jak najbardziej się sprawdzają. No to jedno chyba z lepszych pomysłów, które są zrealizowane w zakresie bazy takiej podstawowej sportowej. Właściwie rzecz biorąc, chyba w każdej gminie taki Orlik jest, a w niektórych gminach nawet kilka. W Kołobrzegu też przecież nie funkcjonuje jeden Orlik, jest Orlik przy szkołach, jest Orlik przy Szkole Sienkiewicza, szkoła numer 5, Orlik na Radzikowie jest chyba też, jeżeli dobrze kojarzę, w jakimś tam miejscu i chyba jeszcze gdzieś. I proszę Państwa, no pamiętać proszę o tym, że no, na Orliku to nie tylko piłka nożna, tam są rozgrywane również różne inne dyscypliny, przecież to mamy tam boiska do koszykówki, mamy boiska do siatkówki, na Orliku powinna znajdować się osoba, która ten Orlik prowadzi. No i wydaje mi się, że chyba to są jedne z lepszych wydanych pieniędzy. Pamiętam, był taki projekt, Orlik kosztował około 1 000 000 zł, 300 000 dawał gmina, 300 tysięcy dawał rząd i chyba 300 tysięcy dawał samorząd województwa. No i to właśnie spowodowało to, że Orliki w latach 2006, 2011, 2012 wysypały się tutaj tak szerokim strumieniem i do dzisiejszego dnia świetnie funkcjonują. Panie starostowie, teraz przejdziemy do pytań, które zadają internauci. No i rozpoczniemy od tenisówki. Dlaczego pozwala pan na legalizowanie samowoli budowlanej tenisówka? Plan miejscowy zabrania lokalizowania takich obiektów na kortach? O to pyta internauta. Pani rektor, no my się musimy jakby posługiwać i funkcjonować w przestrzeni dotyczącej prawa budowlanego. Tenisówka w tamtej funkcji została rozebrana jako obiekt tymczasowy. Na miejscu były służby dotyczące inspekcji budowlanej, były służby od nas Wydziału Budownictwa. Dzierżawca tejże nieruchomości złożył ponowny wniosek na lokalizację hali o charakterze tymczasowej, nie rozstrzygając funkcji. Tą funkcję, jaką będzie tam realizował, musi rozstrzygnąć pomiędzy właścicielem terenu, patrz Urząd Miasta, a nim samym, tak? To tutaj powinno być. Panie starosto, ale to chciałabym jeszcze uporządkować, bo jakiś czas temu powstała ta właśnie wspomniana tenisówka, teraz chwilę temu dosłownie została rozebrana i po tym, jak została rozebrana, do starostwa znowu wpłynął wniosek o pozwolenie na postawienie tymczasowego obiektu bez wstrzymania jego funkcji, dobrze rozumiem? Tak, znaczy pani rektor, to jest zgłoszenie, tak? Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu tymczasowego. Obiekt tymczasowy ma charakter jego funkcjonowania w okresie do 180 dni i na taki okres tenże obiekt wpłynął, wskazując na obiekt kubaturowy, natomiast nie rozstrzygając funkcji. Jaka funkcja będzie tam realizowana, podkreślam, to musi być rozstrzygnięte pomiędzy właścicielem terenu, tak jak powiedziałem, Urzędem Miasta, a dzierżawcą tego terenu. Ale jeżeli chodzi o to, że właśnie to jest na zezwolenie, to tak naprawdę... Na zgłoszenie.
na zgłoszenie, to tak naprawdę kiedy może dzierżawca tego terenu już tam taki obiekt stawiać? Panie doktorze, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, no to tak zwane zostaje przyjęte zgłoszenie bez protestu i takie zgłoszenie zostało przyjęte bez protestu. Nasi pracownicy pojechali, tak jak powiedziałem wcześniej, stwierdzili, że obiekt tymczasowy został rozebrany, właściwie nie było tam po nim śladu, w związku z czym nie ma jakby przeszkód żadnych, żeby takie zgłoszenie przyjąć bez protestu i takie zgłoszenie w tej formule zostało przyjęte. Czyli tak naprawdę dzierżawca już w tym momencie może stawiać ponownie taki pawilon. Pamiętając o tym, że w okresie po 180 dniach musi taki obiekt rozebrać. A do tej pory też to był obiekt tymczasowy, który stał przez kilka lat, mimo że był tymczasowy. Panie doktorze, jak dobrze pamiętam, chyba były jednokrotnie rozbierane, natomiast no, to jest kwestia dotycząca niewykonania tego obowiązku przez właściciela, dzierżawcę tejże nieruchomości, tak? No, kiedy zwrócono to uwagę, no on się jakby procesom dotyczącym prawa budowlanego poddał i parę dni temu ten obiekt zniknął. Parę dni temu zniknął i za chwilę się pojawi, tak możemy już dzisiaj... No taka jest, pani redaktor, jakby kwestia funkcjonowania pozwoleń na obiekty tymczasowe, tak, które są wydawane na 180 dni i właściwie teoretycznie można to, ten proces to 180 dni powtarzać, tak, po prostu składa się obiekt, po 180 dniach go się rozbiera i nie ma żadnych przeszkód, żeby kolejnego dnia zgłosić ponownie na 180 dni. Jest to pewna luka, pewna rzecz, którą być może jest wykorzystywana, natomiast sens tego przepisu był taki, żeby właśnie w okresie letnim, no bo to najczęściej obiekty tymczasowe to są infrastruktura letnia związana z obsługą różnych tam powiedzmy imprez, spotkań, tego typu rzeczy, mogła być, a później być powiedzmy po okresie letnim rozebrana, no i temu właśnie celowi służy ten okres 180-dniowy, czyli okres sezonu jakby letniego. Panie starosto, to teraz chciałam zmienić temat i internauta pyta, przeczytam to pytanie dokładnie. Panie starosto, jakie ma pan relacje z panem Woźniakiem? Ja też to pytanie przeczytałem, zastanawiam się zastanawiać, o którym panu Woźniaku miałbym powiedzieć. Znam kilku osób noszących no, dosyć stosunkowo popularne nazwisko w Polsce. Mogę tylko podejrzewać, że nasz internauta pyta o pana radnego Jacka Woźniaka. Takie mogę iść podejrzenie, jeżeli trafię, to będzie to odpowiedź w punkt. Jeżeli nie trafię, no to poproszę na następnym programie o skonkretyzowanie, o którego pana Woźniaka chodzi. Jeżeli chodzi o pana radnego Jacka Woźniaka, jesteśmy wieloletnimi samorządowcami i odnosimy się do siebie z wymaganym wzajemnym szacunkiem. To teraz kolejne pytanie. Czy planowana jest dalsza zabudowa terenów na przedłużeniu ulicy Generała Maczka i czy w związku z tym nie należałoby wybudować kolejnej ulicy od strony ulicy Koszalińskiej jako bypass dla wschodniej? Pani redaktor, myślę, że nie ma tam możliwości zabudowy. Po pierwsze są to tereny bagniste. Proszę pamiętać, że są też tereny, na którym znajduje się druga część kopalni Borowiny. To, co my dzisiaj wiążemy z kopalnią Borowiną, to jadąc koło brzegu w kierunku Koszalina mamy po prawej stronie, natomiast te złoża Borowiny również są po stronie lewej. Tamte tereny są bardzo mocno nieustabilizowane, więc budowa, wydaje mi się, z tych dwóch względów i Borowiny, i samego gruntu byłaby niemożliwa. Więc myślę, że tylko obszar, który w chwili obecnej obserwujemy, zabudowany właśnie ulica Generała Maczka, to jest ten obszar. Natomiast wydaje mi się, że w przyszłości rozsądne byłoby pomyślenie i pobudowanie takiego drogi, takiego bypassa, jak to nazwał nasz internauta, ale tutaj już od miejsca, gdzie mamy przejazd kolejowy przed Podczelem, równolegle do torów kolejowych i tutaj włączenie się właśnie na wysokości ulicy Wschodniej, obecnie już remontowane przez powiat, na wysokości też tego przejazdu kolejowego, tam mogłoby powstać węzeł i wtedy rzeczywiście osoby, które korzystają z dojazdu do Kołobrzegi, chcą dojechać nad morze ze starego drogi krajowej nr 11 od strony Ustronia Morskiego, nie musiałyby tutaj wjeżdżać do samego centrum, czy też na ulicę Wschodnią, czy też do Ronda Solidarności, tylko właśnie tym bypassem wyjechać tutaj do ulicy Wschodniej, później ulica 4 Dywizji Piechoty i w tym miejscu znaleźć się już powiedzmy w tej strefie uzdrowiskowej. To
jest do realizacji. Obszar znajduje się w całości na terenie miasta Kołobrzeg i powiedzmy nitka taka równoległa drogi wzdłuż torów kolejowych wydaje mi się w przyszłości jest możliwa, natomiast sam teren ten wydaje mi się niemożliwy do zabudowy z tych względów, o których wcześniej mówiłem, czyli nieustabilizowane grunty i zasoby borowiny kołobrzeskiej. To teraz kolejne pytanie. Według BIP-u starostwa jest zatrudniony pan Artur Dąbkowski, ale w SP, może pan to wyjaśni, w starostwie powiatowym, poproszę. I według BIP-u starostwa jest zatrudniony w starostwie powiatowym pan Artur Dąbkowski. Czy to prawda, czy brak aktualizacji? Pan Artur Dąbkowski przez dłuższy okres czasu był zatrudniony w starostwie, w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i w tym okresie, kiedy tworzyliśmy Społeczną Straż Rybacką, to on właśnie wziął na swoje barki prowadzenie tej straży rybackiej i również obowiązek przejęcia sprzętu, który jest na znacznej wartości, to jest kwota około, jak dobrze pamiętam, 300 tysięcy złotych. W związku z faktem, że pan Artur Dąbkowski zmienił pracodawcę, uzgodniliśmy z nim, że pozostanie jeszcze na 1/4 etatu, to jest około 2 godzin dziennie, w celu prowadzenia właśnie spraw związanych ze Strażą Rybacką. W związku z czym wpis do BIP-u jest aktualny z tego powodu, że pan Artur Dąbkowski właśnie w wysokości tych 2 godzin dziennie statystycznie strażą się zajmuje rybacką. No też nie było specjalnie osób chętnych, które chciałyby wziąć na swoje barki, swoją odpowiedzialność, ten znacznej wartości sprzęt, to są kwestie rozliczeń, paliwa, wydania sprzętu i tak dalej, i tak dalej. I w ramach właśnie tej ułamkowej części etatu pan Artur Dąbkowski w dalszym ciągu pracuje w starostwie powiatowym. Ale to nie znaczy, że pan Artur Dąbkowski przez te 2 godziny każdego dnia rzeczywiście jest gdzieś w biurze i... Pani redaktor, tutaj no jest to zapisane w ten sposób, ale proszę pamiętać, że to nie są tylko dni robocze, tak? Straż Rybacka funkcjonuje w soboty, w niedzielę, święta, funkcjonuje doraźnie. W tym momencie no trudno by nam było powiedzmy powiedzieć, że Straż Rybacka może mieć wydany sprzęt w poniedziałek od godziny 8 do godziny 10, tak? No to jest dosyć, musi być do tego podejście elastyczne, dlatego że w różnych sytuacjach i w różnym okresie są to często okresy poranne, są to często okresy nocne, ta straż funkcjonuje i ktoś musi generalnie nad tym pieczy czuwać, tak? Dlatego też przyjęliśmy formułę tej 1/4 etatu. A to wracając jeszcze do Straży Rybackiej, panie starosto, to mam kolegę, akurat teraz nie ma go obok mnie, ale kolegę, który w Straży Rybackiej aktywnie działa. A jak pan ocenia to, co tak naprawdę od niedawna strażnicy rybaccy robią w tej formacji, która została powołana przez powiat? Panie doktor, po pierwsze tak, cały czas ją jeszcze doposażamy, kupujemy kolejne elementy dotyczące wyposażenia Straży Rybackiej. Niedawno dokupiliśmy kolejny element do drona dotyczący możliwości nagrywania filmu. W chwili obecnej dokupujemy również umundurowanie, w tym specjalne buty taktyczne dla tych strażaków po to, żeby mogli chodzić właściwie w jednakowym sprzęcie. Interwencji jest sporo w tym zakresie. Ja każdego miesiąca otrzymuję z tego tytułu raport. Ujęcia na gorącym uczynku też jest tutaj, są prowadzone, są zabierane sprzęty kłusownicze. Proszę pamiętać, że ta straż jest jedną z bardziej profesjonalnie wyposażonych, bo to jest kwestia dotycząca i samochodu, i łodzi specjalistycznej, i drona, i noktowizji, i termowizji, i lornetek. No niewiele jednostek o charakterze społecznym może poszczycić się tak świetnym wyposażeniem. To była kwota ponad 300 tysięcy złotych na sam sprzęt, a dron to ponad 50 tysięcy złotych. Dlatego też uważam, że na obszarze powiatu kołobrzeskiego przy rzece Parsencie, no jednej z nielicznych tak dobrych rzek łososiowatych, funkcjonowanie tego typu jednostki jest niezbędne, dlatego że Państwowa Straż Rybacka, jak dobrze pamiętam, to chyba 3 albo 4 osoby, które muszą w tym momencie w tym swoim działaniu objąć teren kilku powiatów, no, więc statystycznie mogą przyjechać tutaj raz na tydzień albo i rzadziej, natomiast tutaj grupa tych blisko 30 osób, które powiedzmy kochają przyrodę i rzeczywiście wiedzą jak to robić, no jest tam bardzo mocno przydatna i statystyki, które do nas dostarczają, bardzo mocno to potwierdzają. Panie starosto, to jeszcze wróćmy do BIP-u, bo ten sam internauta pisze, że z ciekawości sprawdził BIP pana podległej jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół Morskich. Tam skład Rady Pedagogicznej jest z roku 2016-17, że o kierownictwie nie wspomnę. Jest pan legalistą, dlatego sądzę, że można przekazywać aktualne informacje w BIP społeczeństwu. No błąd. No, ja już wydałem tutaj dyspozycję, że do piątku
do godziny 12 wszystkie BIP-y, to nie tylko zespołu szkół morskich, ale wszystkich jednostek tutaj powiatowych, mają być zaktualizowane właśnie w zakresie tych wszystkich podstawowych informacji. No, ktoś może przespał, myśmy tego nie zauważyli, no, mamy jakby kontakt bardziej bezpośredni, kontaktujemy się niż poprzez BIP i stąd może ten błąd. No, poprawimy to. Tak nie powinno być. Tak tutaj bezwzględnie nasz internauta ma rację i tak jak powiedziałem, do piątku, do godziny 12 wszystkie nasze jednostki mają BIP uzupełnić i uaktualnić. Tak, w piątek 12:05 można sprawdzać wszystko. Można włączyć, znaczy to jest do. Mam nadzieję, że nikt nie będzie z dyrektorów naszych jednostek czekał właśnie do ostatniego momentu, tylko zrobię to od razu na bieżąco. Dzisiaj jeszcze taki okólnik do wszystkich jednostek wychodzi. Pani starosto, to jeszcze na koniec. Kiedy starostwo powiatowe powróci do normalnej obsługi interesantów? Kiedy można będzie przyjść, by na przykład przerejestrować samochód? Wszystko wkoło się otwiera, wraca normalność, a urzędy nadal twardo nie przyjmują interesantów. Jednak no, zarejestrować samochód można, tylko jakby trzeba troszeczkę cierpliwości, trzeba przyjść, położyć dokumenty, wrzucić je do skrzynki, my się wtedy skontaktujemy, czy też umówi się telefonicznie. Natomiast ten stan, jeżeli oczywiście nie ulegnie jakiejś katastrofalnej zmianie, tak nam nie wzrośnie liczba zachorowań, póki co na dalszym ciągu jest na poziomie około 300 i spora ilość niestety zgonów. Natomiast my przyjęliśmy zasadę, że do 25 czerwca, czyli jeszcze przez półtorej tygodnia, będziemy pracowali w reżimie sanitarnym, taki jaki obowiązuje do dnia dzisiejszego. Od poniedziałku, jak dobrze pamiętam, będzie chyba to 28 czerwiec, wtedy już normalnie otworzymy, podkreślam, pod jednym warunkiem, że sytuacja epidemiologiczna w kraju, czy też w powiecie kołobrzeskim nie ulegnie pogorszeniu. Jeżeli to sytuacja będzie na tym samym poziomie, 28 bramki, przesłony w starostwie znikną i będzie można normalnie, że tak powiem, z ulicy wejść i wszystkie swoje sprawy w starostwie załatwić. Panie starosto, ale to też będzie tak, że jakieś będą ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość osób, które mogą choćby w Wydziale Komunikacji się znajdować? No, panie rektor, no zobaczymy. No, oczywiście będziemy starali się, żeby w dalszym ciągu obowiązywała zasada możliwości zarejestrowania się i przyjścia na konkretną wybraną godzinę. Jest to bardzo wygodne i dla samego naszego klienta, jak i dla urzędnika. My nie mamy, proszę pamiętać, możliwości weryfikowania tego, czy ktoś jest szczepiony, czy nieszczepiony. Tak? Szczepienia w Polsce mają charakter dobrowolny, w związku z czym to jest prywatną rzeczą danej osoby, która się zaszczepi lub nie zaszczepi, czy o tym zaszczepieniu jego braku nam powie. Tak? Możemy zapytać, aczkolwiek nie ma w tym momencie to, o czym mówią też hotelarze, w tym i kołobrzescy, nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, aby takie pytanie w ogóle zadać. Tak? Ktoś, jeżeli chce dobrowolnie powiedzieć, okej, jestem zaszczepiony, ale nie mamy w przepisach żadnej podstawy prawnej, aby o to zapytać. I o tym też mówią kołobrzescy, między innymi hotelarze, którzy mówią, że nie mają możliwości weryfikowania ilości osób, które wpuszczą do swoich hoteli, pytając je, czy ktoś jest zaszczepiony, czy też nie. No ale rozumiem, że jakieś limity będą, no bo pani jak pamiętam, no, jak wygląda sytuacja w Wydziale Komunikacji czasami, tak, że jest po prostu bardzo dużo osób. Mamy system kolejkowy, tak, nie ma potrzeby stać na korytarzu, można... Ale nie starosto, doskonale wiemy, jak to jest z tym, że nie ma potrzeby stać na korytarzu. Potrzeby nie ma, ale stać można, więc stoimy. Powiedziałem, my już jakby nic więcej w zakresie możliwości poszerzenia oferty obsługi klientów w tym pomieszczeniu zrobimy. Dlatego też jak od pewnego czasu dyskutujemy, no jest konieczność dotycząca budowy nowego skrzydła starostwa powiatowego na ulicy Gryfitów, tam gdzie mamy nasze inne trzy wydziały. I wtedy, no ja już widziałem te projekty, my czekamy dzisiaj na wydanie pozwolenia budowlanego. Jak dobrze pamiętam, z końcem czerwca chcemy je otrzymać. Tutaj powiat białogardzki nam je wydaje, dlatego że my sami sobie takie pozwolenie wydawać nie możemy i możemy później pokazać ten projekt. Jest naprawdę piękna, duża sala recepcyjna z dużą przestrzenią, gdzie będzie można pójść i spokojnie ten samochód zarejestrować, jednocześnie specjalnie nie martwiąc się o miejsce parkingowe, bo je również będziemy na tym terenie zabezpieczali. Tutaj na osoba, która przyjdzie zarejestrować samochód, może szczególnie w okresie letnim mieć problem na przykład ze znalezieniem miejsca do zaparkowania, bo wszystkie są zajęte, pomimo tego, że funkcjonuje strefa płatnego parkowania. Panie starosto, ale to bardziej widziałby pan jednak, teraz zapytam o starostwo, o siedzibę starostwa, bardziej widziałby pan rozbudowę, czy jednak przejęcie komendy powiatowej policji w Kołobrzegu, bo o tym już jakiś czas temu też rozmawialiśmy. Panie redaktor, no, po tych informacjach płynących o chęci przejęcia
przejęcia komendy przez to miasto, ja pozwoliłem sobie wysłać oficjalne pismo do pana komendanta zachodniopomorskiej policji z zapytaniem o ten proces. Odpowiedź była jednoznaczna, że wskazywali, że tego typu działania nie znajdują w prawie żadnego uzasadnienia i otrzymaliśmy odpowiedź od pana komendanta, że te rozmowy były z miastem prowadzone tylko i wyłącznie w celach sondażowych, natomiast oczywiście w każdym z tych przypadków, jeżeli była podjęta decyzja o tym, że policja się z tego miejsca wyprowadzi, obiekt ten trafi na mienie starostwa powiatowego i starostwo powiatowe będzie decydowało o jego dalszym losie. W związku z czym no, będziemy mieli projekt, jeżeli sytuacja będzie tego typu, że możliwość budowy nowej komendy policji będzie się bardzo mocno gdzieś tam w przestrzeni odwlecze, będą to lata liczone w latach, nie wiem, 10 też iluś, no to w tym momencie nie będziemy mieli jakby innego wyjścia i po prostu najzwyczajniej rozpoczniemy inwestycje na ulicy Gryfitów. Panie starosto, kończymy zatem na dzisiaj naszą audycję. Bardzo serdecznie dziękuję też za wszystkie przekazane nam informacje. Starosta Kołobrzyski Tomasz Tamborski był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.